Dobarek, dzień dobarek, witam Was bardzo serdecznie i bardzo gorąco. I witam się ja i Uli. Witamy się razem, gdyż... przyszła do nas paka, słuchajcie. High Street 24. Przyszła do nas paczka, taka napompowana. A paczka jest ze sklepu Pink Louds. Pink Louds. Oczywiście linki wszystkie do tego sklepu będziecie mieli na dole. Jest to moja kolejna współpraca. Ten sklep... Nasza, moja w sensie kanału. Natomiast tutaj rzeczy wybierałam dla nas, bo słuchajcie, zaoferowano mi właśnie, abym wybrała sobie do danej kwoty rzeczy. A sklep ten jakby bazuje na piżamach, takich rzeczach do spania, skarpetki, piżamki. Drogie, ale nie wszystko było drogie, ale fajne, faktycznie. Jedna piżamka jest za 42,90. Na przykład. Dolarów. No, także jeżeli jesteście ciekawe, co wybrałyśmy, na co się zdecydowałyśmy, to serdecznie zapraszam Was do oglądania. Także zostańcie z nami. Ja właśnie będę otwierać. Czekajcie. Ja chcę. Ty chcesz? Bo tutaj jest piżamy i pokażę też. No to dobra, to ręką tak spróbuj. Oli będzie otwierać paczkę. Tu w tą dziurę wstać palca. Tam była gdzieś dziura. Jest coś fluffy. Jedno jest coś fluffy. Okidoki. Jeszcze nie wiem, ja mam tutaj zdjęcie, co zamawiałam, dlatego, że ja już po prostu nie pamiętam. Nie pamiętam, co było. Jak na razie wyciągamy same skarpety. Masa skarpet. Tysiące skarpet. Aha, to było w worku. Już widzę coś fajnego. To było twoje? To nie było twoje. To jest twoje. To nie było twoje. To jest moje. Naprawdę? Ja też taki chcę. To jest jedna paczka. Najwięcej zajęło miejsca. I słuchajcie, to jest... nie jest twoje, to jest M-ka. To jest M-ka. A jak ja miałam? Jest pink. A tu jest druga. To było moje. I to jest M-ka. Nie, to było jest... twoje. To jest twoje, moje chyba pod na tym u góry. Chyba nie. Tak. Ty sobie wziąłeś tutaj i pytasz się, czy różową, czy białą. Z kotkiem. Ty widziałeś zające? Ty widziała takie zające? Takie? Bo nie wiem. Pokażemy Wam, co przyszło. Ja już nie pamiętam, która miała być moja, a która miała być jej. To było już 2-3 tygodnie temu. To było z 3 tygodnie temu, jak ale nie więcej. Ale szło z Chin, to chyba auto. Szło z Chin, ale dostałam wiadomość, że jakieś tam festiwale po drodze i tak dalej. Także otwórzmy. Przychodzi to w takiej paczce. To jest największa rzecz generalnie, dlatego zajęło tyle... Na zdrowie. Na zdrowie, dziękuję. Worek... Wow. O, jaka ciepła! Jakie tu fluffy jest! I ma takie, patrzcie! Ale to jest takie fluffy, to jest takie 3 razy fluffy, słuchajcie, ma kieszenie, więc czad. Ty chciałaś różową byś wzięła? Coś mi się nie patrzy, Oli. Ty chyba tamtą brałaś, a ja chyba tą. No, 44,90, zobaczcie. Oli Wam pokażę. Taka jest cena, oczywiście w dolarach. Rozmiar M, wzięłyśmy M-ki. Nie wiem, czy wzięłyśmy we dwie M-ki. Ale chyba mi się właśnie wydaje, że to był mój, bo Ty chyba byś nie wzięła zająca, nie sądzę. A ta druga chyba miała być Twoja. Nie wiem, już teraz już nie pamiętam, słuchaj. Yo, what's up? W każdym razie takie dwie wybrałeś. Ja nie wiem już teraz, słuchajcie. Ale ona by nie wzięła różowego, no. Zielone różowe by sobie wybrała. Duże to jest. M to jest duże. Czemu M-ki? Dwie wzięłyśmy. Pinklouds.com. Wszędzie są metki. Zobaczcie, jak Oli wygląda. Nie wiem teraz. Zobaczymy, jak przyjdzie ta druga. Może ona skojarzy, którą wolała. Nie wiem, dlaczego coś mi się świta, że to mogła być moja, bo ja lubię takie. Ona nie wiem, czy by wzięła sobie z takim królikozającem. Nie wydaje mi się. I nie wybrałaby sobie różowego. No, no way. Także od razu mamy try on haul w jednym. Jaki zając. Patrzcie, jaki zając. Nie spadnij. Ale powiedz, że to jest fluffy takie razy 3, nie? Jest gorąco. To jest bardzo fluffy razy 3. No zobaczymy. Zobaczymy, bo jeszcze przyjdzie druga przesyłka. Pewnie na dniach. Więc to jest rzecz pierwsza, jaką wybrałam. Okaże się właśnie, bo mam ją tu, ale obie, zmyla mnie to, że mam obie rozmiar M.
I że nie mogę być w zdjęcie. I że jest biała tutaj wybrana i mi nie pasuje, że ona by... Ona prędzej by właśnie tą białą tutaj sobie wybrała, a nie taką jakąś zającową i jeszcze różową. Nie pasuje mi to do Oliwii, ale to już będziemy sobie nosić, jak będziemy sobie chciały. W każdym razie taki zajc, to jest piżamka numer 1. Cena tej piżamki, tak jak mówię, 42,90. Drugiej Wam nie pokażę, bo jeszcze nie doszła. Kolejna rzecz, słuchajcie, i której... Co jest najlepsze? To. To jest to? O tu? Bo to. Ja nie, nie, to są skarpety. Ale gdzie jest to? Ja nie widzę, wyglądaliście tego. Czego, co to? Tego. Co to jest? Stanik. Słuchajcie, nie widzę tego stanika na liście. W ogóle. No bo to jest... No bo to jest co? Nie ma go tu. Nie ma, także chyba stanik dostałam chyba w prezencie, słuchajcie. Chyba ktoś przewidział, że mi się przyda. Taki staniczek, w ogóle fajnie zapakowywane są te rzeczy, naprawdę bardzo porządnie. No i już Wam pokazuję, to jest z tych staników, co ja bardzo lubię. Ale kurczę, nie ma tych. Małe tam od razu, ale czad, odpięte te. Odpinana ta cała tutaj, ten tył, zobaczcie, nie dość, że się tu odpina, to jeszcze to się całkiem ściąga. Także z jednej strony fajnie, bo można sobie też regulować i w ogóle. I może... Także tutaj mam jeszcze, słuchajcie, możliwość dopięcia sobie silikonowego tego tyłu, także naprawdę super. Silikonowy tył i chyba coś tam było też na ukos, także wiem, że go oglądałam, ale ja chyba go nie zaznaczałam, że go chcę. No i wydaje mi się, że będzie mały. Nie zrobię try on hold, to na pewno. No powiem Wam, że nie wiem nawet jak to jest tutaj rozmiarowo. Size D. To jest miseczka niby D. Wiem, że to wyglądałam, ale nie widzę tego. No potrzebowałabym przynajmniej dwa razy większe od tego. Także to jest ta rzecz. Dalej mamy skarpecie. Cudowne zresztą. Słuchajcie, takie same fluffy z takimi stópkami. Zobaczcie jak to wygląda. Urocze, cieplusińskie. Takie o... Bo to nawet widać, że są cieplusińskie. Ja już nie mogę doczekać. Dzisiaj chyba właśnie sobie założę zamiast tych skarpetek moich. Także puść Daisy, albo niech siedzi ładnie. Siedź ładnie, ładnie. Siedź ładnie. Nie siedź ładnie tutaj, albo nie siedź ładnie tutaj. Wkurzyłamy. No, także takie miszki, słuchajcie. I te skarpetki chyba były po... chyba po 3,90. Chyba po 3,90 dolara oczywiście, to są jedne. Tu są drugie i to były, ja tam dobierałam, bo miałam wybrać, bo nam brakowało do tej kwoty, którą miałam się zbierać, więc tu są jeszcze czarne, więc mamy białe, biały chyba. Karmelowy. Taki made in China. Dalej, mamy takie warm, tak się nazywają i one są takie suche, wow. Obedzie ciepłe. Miss Zwing. Nie wiem, jak się to czyta, ale fajne. Wyglądają, zaś ja mam bardzo małą stópkę. Ja mam i piszę warm, czyli to są takie całkowicie już ocieplane. Zobaczcie, one są w środku ciepłe, z takim... Na zewnątrz takie... No, na zewnątrz są w ogóle fajne. Mi się na przykład bardzo podobają. Mamy takie dwie. Mi się bardzo podobają, także mamy dla mnie i dla Oliwki. Także ja dzisiaj jedne na pewno po kąpieli zakładam. Tu wybrałam jedne śmieszne. Nie, bo zrobisz dziurę zaraz. Zrobisz, zobaczcie co wybrałam. I też zobacz, znaczy wy nie zobaczycie, ale ja Wam powiem. Napisane jest, że to są męskie i napisane są, że jest one size i napisane jest sold out. Że out of stock, a ja je mam. I ja nie rozumiem, słuchaj. Wow, ma jeszcze te ufy takie. Uszy są roztegowane, patrzcie, Wam pokażę, tylko nie chcę, bo muszę je ładnie... A, dobra, to już jest od taką zapinkę miało. Myślałam, że muszę coś tutaj przecinać. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki fajny! Skubi! Skubi! On tak sypleni mnie w tej bajce. Skubi do mnie! No, także... Co zrobiłaś? No, także takie skarpeciory. One są męskie, ale ja właśnie wzięłam je dla siebie. Wzięłam je dla siebie, pomimo iż są męskie, bo są fajne. No i duży rozmiar, bo wiadomo, męskie. Także ja je wzięłam dla siebie, są genialne. Skubi, dubi, tu! Czad, nie na dwór, to są po domu, nie na dwór. Świetne. I cena tych skarpet, dziewczyny, to 3,90. Czekajcie do końca. No i ostatnie dwie pary, z tej tutaj jeszcze przesyłeczki jednej, bo tak jak mówię, czekamy się na drugą. Nie urywaj, bo zrobisz dziury. To taki, pokaż tą drugą. Takie są obie pary, to są takie same. Też to są chyba z tymi kotkami. Nie, bo ja tu nic Misio nie... chyba.
Czy to jest misiu, czy co to jest? Poczekajcie. Mam inne i ma takie uszy. I są ciepłe, ciepłusińskie i fajny kolor. Bardzo są fluffy. No, także naprawdę genialne. I tutaj cena właśnie ich 7,80. Mam, że dwie pary mam. I to są pink i jest one size. Także tak by to wyglądało. Za chwilkę. Tak by to wyglądało. To jest moja pierwsza część, słuchajcie, tej przesyłki. Także sklep to jest Pink Clouds. Linki oczywiście do produktów. Jak mi się uda, to dam Wam na dole, ale nie wiem, czy mi się uda, bo tak jak mówię, ja nie mogę wejść w nie pojedynczo. Także tak by wyglądała pierwsza część zamówienia. Piżama ta jest genialna. Cenę też nie bójcie się cen, bo mam dla Was rabat. Że ja podam Wam wszystkie linki, a o czym chciałam powiedzieć, o tym, że mam dla Was zniżkę 15% na hasło KUFE 15. KUFE, drukowane 15% zniżki. Także zapraszam, zachęcam Was do zajrzenia na ich stronę Pink Clouds. Tu poznacie ten kod. Tak, ja w ogóle w opisie dam Wam, ale tutaj może jeszcze jakiś link do drugiego tego filmiku, gdzie będzie druga część paczuszki lub odwrotnie, także nie ma problemu, jeżeli znajdę też zdjęcia z tej strony, również Wam wszystko powklejam, to co tylko będzie możliwe. Także to by było na tyle, dajcie znać, jak Wam się podobały te rzeczy. Piżama jest genialna, jak na razie to po prostu jest numer jeden, skarpeciory są mega śne, nie są to wysokie ceny, bo tak jak mówię, to jest w dolarach, więc jeżeli 3,90, no to wyjdzie z jakieś 2,20, 2,50. Także od tej kwoty pamiętajcie, że macie minus 15% ode mnie. No, także postarałam się bardzo dla Was i przy takiej fajnej współpracy z Wami, jeżeli jeszcze kiedykolwiek, cokolwiek zamówicie z tego, co ja, będę się starała dla Was mieć jakieś produkty na rozdania. To powolutku i dużo też teraz jest w Waszych łapkach. Także jak Wam się cokolwiek podoba, to ja Was odsyłam, zapraszam serdecznie na stronę pinkclouds.com. No i oczywiście linki, wszystko będzie pod filmem. Dajcie znać, jak Wam się podobały te rzeczy i cośkolwiek już, czy miałyście kiedykolwiek z tego sklepu. Jak nie, to dajcie znać, czy byłybyście zainteresowane. Trzymajcie się cieplutko, druga część będzie wkrótce, jak tylko dostanę kolejną przesyłeczkę. Żegnamy się z Wami. Pa, jo!